Witam serdecznie na warsztatach, witam na kanale Kasia Florystka i zapraszam serdecznie do wzięcia udziału i obejrzenia dzisiejszego odcinka, w którym pokażę, jak wykonać flowerboxa z materiału suchego. Co przygotowałam na dzisiejszy warsztat? Przygotowałam na dzisiejszy warsztat takie welurowe pudełeczko, w którym jest osadzona już tutaj na dole gąbeczka zielona, która jest namoczona, pod spodem są białe kamyczki. Są one tam wysypane po to, żeby ten flower box był stabilny, ponieważ roślinność, jak wspomniałam, jest ususzona, przemalowana, a też przy tym wszystkim leciutka. Więc żeby nam zabezpieczyć przed przewracaniem się tego flower boxa, wyłożyłam to na spodzie kamyczkami. Do tego flower boxa umieszczę suchą gąbeczkę, którą mam tutaj już przyciętą na wymiar, żeby nie zakłócać w głośnikach, nie będę kroić, jest przycięte na wymiar do tego pudełka. Następnie przygotowałam takie zebrane jeszcze jesienią hortensje, one są przemalowane farbą specjalną do kwiatów suchych. Jest to taki kolor ekry, a że hortensja wcześniej była brązowa, ma taki właśnie troszkę starawy kolor, ale naprawdę wygląda obłędnie. Przygotowałam też wachlarzyki. Wachlarzyki są przycięte z palmy Washingtona. To jest takie dość liście dość duże, palczaste. Na pewno kojarzycie. Tutaj mam takie nieprzefarbowane listki, bo te, które wcześniej pokazałam właśnie tej palmy, to są przemalowane na srebrno. Te zostały w kolorze naturalnym po ususzeniu. Tutaj mam takie kuleczki ratanowe, które też wcześniej przygotowałam. Przykleiłam je na klej do wykałaczek, też będą właśnie elementem dekoracyjnym w naszym flowerboxie. Tutaj sięgnę troszkę dalej. Mam gałązeczki, nie uwierzycie czego. Są to suche gałązki bukszpanu, który też został ususzony, obskubany z suchych listków, znaczy już z tych starych listków wyschniętych i przemalowany na srebrno. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy tak, trawkę pampasową. Trawkę pampasową, która też będzie wykorzystana w naszym flowerboxie. Tutaj z suszu kuleczki dekoracyjne też przyklejone są klejem do wykałaczki. Wykałaczka bardzo dobry materiał, żeby przedłużyć elementy roślinne bądź suche, które wykorzystamy w dzisiejszej dekoracji. No i oczywiście dobro naszych polskich łąk, trawki, które też będą wykorzystane w naszej kompozycji. I jak widzicie, wszystko suche, wszystko trwałe. Jak najbardziej nadające się do naszej kompozycji. Czyli na razie materiał cały ten roślinny odsunę, a zacznę od umieszczania gąbki. Tak jak wspomniałam, umieszczam gąbkę suchą na mokrą. Mokrą troszkę namoczyłam, żeby była cięższa, a pod spodem jeszcze dodatkowo nasypałam kamyczki, żeby, o widzicie, już ten nasz boksik zrobił się stabilny. Podocinam to, co wystaje mi niepotrzebnie. Na okrągło i troszkę tutaj skrócę tą górę. Potrzebuję, żeby ona mi troszeczkę wystawała, ale nie aż tak bardzo. Ta góra powinna troszkę wystawać, żeby nam łatwiej było tutaj operować roślinnością właśnie brzegami, żeby tą kompozycję można było śmiało rozłożyć, wyciągnąć do góry i żeby była taka bardziej opływowa. Już tutaj tylko odsunę się z tymi drobinkami oazisu. Takie małe, psotne pudełeczko zrobione z pluszu, sama je wybrałam, a teraz wszystko się do niego przyczepia, ale szczoteczką bądź serwetką ładnie wszystko schodzi. Czyli co, mamy pudełeczko przygotowane w ten sposób i zaczynamy, bierzemy się do działania, czyli do tego, co lubimy najbardziej. Zacznę oczywiście od większych elementów, czyli tak jak wspomniałam, mam tutaj gałązki bukszpanu, które są pomalowane na srebrny kolor. Taka będzie jeszcze kompozycja zimowa z jesiennych roślin. Strasznie twarde są te gałązeczki, ale to nam niczym nie przeszkadza. Można dla trwałości te gałązki wprowadzać na klej, akurat tutaj ja uważam, że nie potrzeba, ale jak ktoś ma ochotę, żeby to było, miał pewność, że to jest trwałe i dobrze się będzie trzymać,
Może sobie jeszcze klejem na gorąco podklejać. Ja dzisiaj tego nie będę robić, ponieważ gąbka bardzo dobrze trzyma. Gąbka przeznaczona specjalnie do kwiatów suchych i sztucznych. Idealnie się nadaje do takich właśnie kompozycji. Nadaje sobie kształt. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj elegancko widzicie. Bo z tego, co ja już tutaj zauważyłam, to się robi, zrobił piękny obraz tego, co tutaj tworzymy. Troszkę pokręcę. Jest to świetna kompozycja, którą można sobie w domu postawić, jak również podarować komuś w prezencie. A na pewno nie jest trudna do zrobienia. Materiał jest łatwy do zdobycia. I teraz przysłonimy sobie te boczki, o których wspomniałam. Właśnie o. Po to nam ta gąbka jest tutaj potrzebna, wystająca. Widzicie, żeby można było sobie śmiało na boki rozłożyć kompozycję, żeby nie była taka jakby tylko od góry włożona. Możemy sobie troszkę pooperować. Elegancko włożyć. Nic nam się tutaj nie wymsknie. O, pięknie. I teraz przystępujemy do uciekła mi jedna hortensja, wprowadzania hortensji. Zobaczcie, jaki piękny, duży kwiat. Zajmie już prawie pół pudełka. Przygotowałam ich dzisiaj tutaj trzy. Będą na różnych wysokościach. O. Pudełeczko małe. Materiału mam przygotowanego dużo i mam nadzieję, że zrobi wrażenie, że Wam się spodoba ten pomysł i chętnie skorzystacie i sami zrobicie we własnych domowych zaciszach. Troszkę na chwileczkę odwrócę do siebie, żebym zobaczyła przód. O, wprowadzamy przepiękne listki palmowe. To można podwójnie wykorzystać naturę, najpierw jako żywą, potem ususzoną. Także warto zbierać sobie na przykład listki, jak mamy gdzieś w bukietach, potem się przydadzą jak nic. Tutaj sobie troszkę pozwolę zakręcić tą trawką. Leciutko ją przystrzygę na swoją potrzebę i mojej kompozycji. Słuchajcie, taka rada dla Was, że jakbyście chcieli, żeby te trawy się nie sypały, można spryskać lakierem do włosów i wtedy mamy pewność, że nie będzie nam zaśmiecać mieszkania. Ja niestety, ale po warsztacie będę musiała pomieszczenie odkurzyć. I to dokładnie z trawek. Proszę bardzo, wprowadzamy kolejne elementy naszych polskich pięknych traw. Nie ma się co spieszyć, pomalutku. Kolejne szczyżonko następnej trawki. Trochę jak u fryzjera, słuchajcie, ale na tym polega zabawa z kwiatami. Jeszcze, słuchajcie, za bardzo mi się sypie, ale już ściągam to, co niepotrzebne. Na koniec kompozycję spryskam lakierem do włosów, tak jak powiedziałam, będzie się wszystko elegancko trzymać. O. Mamy kształcik. Teraz troszkę trawek kolejnych. Jak zwykle, jak znacie mnie, już bałaganu narobiłam trochę na stole. Ale efekt końcowy na pewno będzie miły dla oka. I
Jest tu troszkę skubania, słuchajcie, przy tym, no ale żeby wyglądało, to trzeba. Muszę tu na chwileczkę wrócić w swoją stronę. O, przecinam oczywiście półeczki, które też są świetnym elementem dekoracyjnym. Przylepiam je klejem na gorąco na przedłużkach, ale są troszkę przydługie. Wracamy w jedną stronę, teraz tutaj się zajmiemy drugą stroną. Pracuję na tyłach, niewiele mnie widać, ale jestem. Najważniejsze, żebyście się zobaczyli to, co robię. Skorzystali ze wskazówek, które dzisiaj tutaj Wam daję. Zobaczcie, jak niewiele materiału potrzeba. Wystarczy pudełeczko. Troszkę się dobrze rozejrzeć w koło w naturze i można zrobić przepiękną kompozycję. Którą śmiało możemy dać w prezencie. Bądź zatrzymać sobie na własny użytek. Bardzo modne, ostatnie i wdzięczne boksiki, tworzone na wiele sposobów, z kwiatami żywymi, sztucznymi, słodyczami. Co tylko macie ochotę, takiego boksa można włożyć. Ja dzisiaj akurat daję propozycję suszu. Oj. I to się też może, słuchajcie, zdarzyć, że złamała mi się hortensja, ale mamy na to ratunek. Mamy oczywiście, pokażę, wykałaczkę, którą śmiało możemy takim, pokażę tutaj, może w ten sposób drucikiem, takiej średnicy 0,7-0,8 przykręcić. To jest taki typowy drut florystyczny, który służy właśnie do tego, żeby przedłużać same łebki roślinki na miarę naszych potrzeb. O, i tak okręcony mamy z powrotem hortensję, którą niechcący złamałam, wpychając na siłę, że tak powiem, roślinki. Czyli nie na siłę, a delikatnie, spokojnie. Wszystko się znajdzie tam, gdzie trzeba. Tak, teraz kolejna kuleczka wędruje do naszej kompozycji. Zaraz oczywiście odwrócę, żebyście widzieli każdy etap po kolei. Wydawało się tego, że jest strasznie dużo. A słuchajcie, obawiam się, żeby nie brakło. Żartuję, wszystko jest przewidziane. Już tak w praktyce wiem mniej więcej, ile materiału potrzeba na daną kompozycję. Nie wiem, jak to robię, ale tak to właśnie mam. Że mniej więcej jestem w stanie ocenić i oszacować, ile materiału idzie. Teraz wprowadzamy alium. Alium jest jeszcze takie z nasionkami. Też jest przemalowane na kolor takiej właśnie ekri. Farbą do suchych kwiatów. W sumie żywych też, bo żywe też tą farbą maluję. Ona jest taka prawie bezwonna, nie smrodzi, że tak powiem, kwiatów. A można uzyskać kolor taki, jaki się chce. Chciało takie. O, mamy. Mamy kolejne alium. Wygląda prawie, że jak dmuchawiec. Takie źdźbła tutaj przebieram, słuchajcie, ale wszystko jest potrzebne, wszystko się przyda.
złożymy. Oczywiście to takie oczywiście pod kolor wybrałam też serduszko. Też się znajdzie w tym na środeczku. Jest to też taka kompozycja, którą możemy podarować ukochanej osobie. Z różnych okazji, urodzin, walentynek. Jak kto sobie życzy i woli. Jaką ma potrzebę w danej chwili. Normalnie czuję się jak mysza wśród tych zbóż. Elegancko. Im bardziej frywolne, tym fajniejsze. Zawsze się zastanawiam, czy cię wyciąć, czy nie, ale troszkę skrócimy. Damy niżej. Pomału nasza praca dobiega końca, ale jeszcze tu mamy kilka elementów do wypełnienia. Jeszcze zostało nam alium, które też znajdzie swoje miejsce. Już moi drodzy, obiecuję, że kończę. Przycinam sobie jeszcze trawki na wymiar. Uwielbiam te swoje nożyczki z idealnej stali. Nie wiem, czy tutaj widzicie, takie malutkie mają nożyki. Eleganckie. Dobrze pną i wstążkę, i materiał, także polecam. Idealny do takiej właśnie pracy. Poszły w ruch kuleczki ratanowe. Sobie obejrzę tutaj po swojemu, swoim okiem, czy tu wszystko nam gra i czy wszystko ma swoje miejsce. Tak to wygląda w ten sposób. Obrócę. Gdzie tutaj, gdzie jest ten napis, zrobiłam go tak bardziej jednostronnie, że skupione mamy te trzy hortensje na przodzie. Tu mamy tył. Ale też jest ubrany w trawy, że z której strony byśmy nie patrzyli, to z każdej strony wygląda elegancko. Tutaj przytnę te trawki, które widzę, że za bardzo wystają. I tu jeszcze takie maleńkie proso mi zostało, też chciałam je gdzieś dodać, więc pomalutku jeszcze chwila cierpliwości, zanim skończę. Ale naprawdę to są już ostatnie elementy, które będę dodawać, zakończać. I zaprezentuję wam, jak to wygląda w efekcie końcowym. Trochę rozdmuchałam tutaj tych różnych trawek. Na szczęście uczulona nie jestem, to kichać nie będę. Także dajcie mi chwilkę i już dokończamy.
kończymy. Myślę, z tej strony będzie już. Mały porządek. Muszę sprawę do końca doprowadzić. Zamiatamy. Sobie bardziej kapryśnego materiału roślinnego nie mogłam wybrać jak trawy, ale już są opanowane. Wracam z moim boksikiem do mnie. Się przydałby teraz odkurzacz do tego, ale okej. Okay. Dobrze schodzi na mokro, czyli można by było ręczniczkiem mokrym sobie delikatnie go omieść. Jeszcze tylko oczywiście musi być małe wykończenie do takiej właśnie pastelowej kompozycji, bardzo jasnej. Pójdzie bordowa piękna kokarda. Która nada takiego uroczystego tonu boksikowi. Już tutaj podniesiemy do góry, żeby było tak jak my chcemy, a nie tak jak wstążeczka chce się wywinąć. Już się kończę robić po kardunie. Słuchajcie, trawy mam wszędzie, we włosach. Mam nadzieję, że kamer nie zasypałam. Jeszcze tylko jedno przemotanie i odwracam kompozycję w waszą stronę, abyście mogli ocenić, powiedzieć, jak wam się podobał dzisiejszy warsztat. Czy wystarczająco dobrze wytłumaczyłam, czy podobało się. Schowałam się przed wami, co robię. Ja tu robię kokardę. Już nie będę taka, odsłonię się chociaż na chwilę. Ok. Kokardkę mamy zrobioną, dodatkową. I już się z wami dzielę. Tak, mamy to. Rozkładam kokardkę i pokazuję wam, jak to wygląda w efekcie końcowym. Przesuniemy w boczek.
Proszę bardzo. I nasza kompozycja jest gotowa.